czy warto stosować do zbrojki podczas łowienia sandaczy? I tak, i nie. O tym za chwilkę, kiedy tak, kiedy nie. Natomiast pokażę Wam dwa rodzaje do zbrojek sandaczowych, do gum, które ja stosuję. Oczywiście tych rodzajów do zbrojek jest więcej, ale ja się ograniczam przeważnie do dwóch, moim zdaniem najskuteczniejszych. Mam nadzieję, że uda mi się uzbroić gumy poprawnie, bo nie zawsze to wychodzi, nie oszukujmy się. Pierwszy rodzaj do zbrojki jest to dozbrojenie gumy dwuramienną kotwiczką. Robię to w ten sposób, aby dwuramienna kotwiczka wychodziła od spodu gumy, mniej więcej na wysokości, powiedzmy, dupki. Stosuję krótsze haki w główce dźgowej, 4.0 lub 5.0, maksymalnie 5.0. Większych raczej nie używam. Plus do tego dokładam dozbrojkę, co moim zdaniem jest dużo lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem niż długi hak w główce dźgowej bez dozbrojki. Jak to wykonać? I prosto, i nieprosto. Może weźmiemy większą gumę. Pierwsze, co robimy, guma, hak, główka dźgowa. Mniej więcej sobie patrzymy, czy będzie ten rozmiar dobry. Tutaj mamy gumę, bodajże to jest 14, hak 5.0 i do tego dwuramienna kotwiczka. Dwuramienne kotwiczki wyglądają w ten sposób. Ja tutaj już mam troszkę rozgiętą, ponieważ te, które kupicie, będą takie bardzo ściśnięte. Ja je troszkę rozginam. Ważna rzecz, nie mogą te dwa ramiona nie mogą być zespawane razem. Więc ja sobie troszkę rozginam taką dwuramienną kotwiczkę. Nie za bardzo, ale wyraźnie, żeby było to rozchylone. Im ciężej to idzie, tym lepiej, bo to znaczy, że po prostu drut jest grubszy i mocniejszy. Kiedy już mamy rozgiętą dwuramienną kotwiczkę, sprawdzam sobie mniej więcej, w którym miejscu ona powinna wychodzić. Wygląda to na sucho, wygląda to w ten sposób, że hak główki dźgowej musi przechodzić nam przez to oczko w kotwiczce. Dzięki temu ryba nam tego nie zerwie. Więc przykładam sobie mniej więcej, jak to powinno wyglądać na sucho. Nie wiem, czy to dobrze widać. I pierwsze, co robię, jak już sobie oznaczyłem mniej więcej, gdzie to ma wychodzić, gdzie ma wychodzić ta dwuramienna kotwiczka, przebijam brzuszek przynęty. Przebijam z jednej strony, pamiętajcie, ważna rzecz, ta kotwiczka musi być rozchylona. Przebijam brzuszek na wylot, wychodzi hak z drugiej strony, po czym przekręcam całą dozbrojkę. Przebijam i przekręcam. Teraz to wygląda, jeszcze można troszkę rozgiąć, w ten sposób. Następnie wbijam kotwiczkę, oczko tej kotwiczki w gumę, ale w ten sposób, aby mniej więcej oczkiem trafić w miejsce, gdzie wyjdzie hak. Czyli mniej więcej w tym miejscu. Przekręcam i mocno wbijam. Im twardsza guma, tym wychodzi to trudniej, ale to bardzo dobrze. Bo im twardsza guma, tym wytrzyma więcej drapieżników. Oczywiście metodą prób i błędów trzeba to zrobić, żeby było równo. Też nie zawsze to wychodzi, nie oszukujmy się, to jest kwestia praktyki, ale nie za każdym razem udaje się uzbroić gumę równo. Gdy mamy już wbitą tą kotwiczkę, ostrza wychodzą od dołu, przychodzi czas na główkę dźgową i gumę zbroję w ten sposób, aby ten hak przeszedł przez oczko kotwiczki. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie przejdzie, jeżeli nie traficie, no to taka dozbrojka nie ma sensu, ponieważ w momencie zacięcia, jeżeli traficie dozbrojką w rybę, no to po prostu wyrwiecie dozbrojkę, ryby nie zatniecie, puścicie ją z kotwiczką, bez sensu. Kotwiczka wychodzi od dołu. Przyszedł czas na haczyk. Zbroję, tak jak każdą przynętę gumową główką dźgową, z tym, że staram się trafić hakiem w to oczko naszej dozbrojki. Udało się za pierwszym razem. Pyk.
Nasza przynęta jest uzbrojona i odpowiednio dozbrojona. Od spodu wychodzą dwa ostrza, od góry ostrze haka. Ryba w momencie, gdy będzie brała i zatniemy ją wyłącznie na dozbrojkę, nie zerwie nam tego, nie ma takiej szansy. No chyba, że zastosujecie bardzo kiepskiej jakości tą dozbrojkę. Natomiast jeżeli będzie mocna, nie ma szansy, aby ryba nam spadła. Miałem w ten sposób zapięte również sumy, takie tam 1,40 m, 1,50 m, i też udawało się je wyholować. Bardzo skuteczny sposób dozbrajania przynęt. Zwróćcie tylko uwagę, aby ta kotwiczka nie wychodziła gdzieś pionowo w dół, tylko była jak najdalej odsunięta od haka, dlatego że moim zdaniem nie ma sensu dozbrajać przynęty kotwiczką w miejscu, gdzie jest hak. No tam już jest hak, po co? Lepiej zastosować krótszy hak i żeby ta dozbrojka wyszła troszkę dalej od haka. Ważna rzecz, starajcie się, aby kotwiczka dwuramienna zawsze była skierowana w ten sposób, tak jak teraz, czyli do przodu i troszkę do góry, a nie w ten sposób, nie do tyłu. Żeby to ostrze było skierowane od dołu do przodu, a nie do góry. Dlaczego? Ponieważ zwiększa to zdecydowanie skuteczność udanych zacięć. Oczywiście większa ilość zaczepów też jest grana, więc w miejscach, gdzie nie ma zaczepów, polecam. To jest pierwszy sposób, który ja stosuję. Drugim sposobem jest też uzbrojenie gumy główką jigową, ale dołożenie od spodu kotwiczki na luźnej plecionce. Wygląda to w ten sposób. Kotwiczka jest wbijana od dołu w brzuszek. Bardzo skuteczny sposób, najczęściej stosuję go również na wiśle. Przy czym ważna rzecz, ta plecionka, ten odcinek plecionki idący od główki jigowej do kotwiczki musi być dużo mocniejszy od naszej głównej linki, tak żeby w razie jakiejś dużej ryby, no po prostu żebyśmy zbyt łatwo nie przetarli tej plecionki łączącej główkę jigową z kotwiczką. Pokażę Wam, jak to wykonać. Jest to jeszcze prostsze niż ten pierwszy sposób. Mamy uzbrojoną gumę, 15-centymetrowa, hak również krótki, 5-0, oczywiście można by założyć nawet 7-0, ale moim zdaniem lepiej 5-0 plus kotwiczka. No i tak, wybieramy sobie mocną kotwiczkę, to jest bardzo, bardzo ważne. Kotwiczki muszą być mocne, takie, które dają się rozginać w palcach, kompletnie się do tego nie nadają. Gruba plecionka, ja stosuję mniej więcej 0,40, więc rzeczywiście mocna. Do łowienia używam na wiśle powiedzmy 20, do dozbrojek dwa razy grubiej. Pierwsze co, wiążę kotwiczkę. Wiążę kotwiczkę jakimś pewnym węzłem. Ja jestem minimalistą. Może wstyd się przyznawać, ale nie znam jakichś tam super skomplikowanych węzłów, więc najprostszy palomar. No właśnie tutaj. Kotwiczka przez pętelkę. Zaciskamy. Kotwiczka przywiązana. Oczywiście ten kawałek odcinamy. On nam się już nie przyda. Zawiązaną mamy kotwiczkę. I teraz też odmierzamy sobie mniej więcej odcinek, który będzie odpowiedni do wielkości naszej przynęty. Ja zawsze staram się, tak jak w poprzedniej wersji, robić to w ten sposób, aby ta dozbrojka nie była na wysokości haka, tylko troszkę dalej odsunięta, czyli bliżej ogonka. Będzie to mniej więcej taki odcinek. I tutaj wiążę małą pętelkę. Taką naprawdę niewielką, tylko taką, aby udało się przełożyć przez oczko haka.
przed zaciśnięciem, zanim zacisnę, sprawdzam, czy dobrze wymierzyłem jeszcze odległość. Wygląda na to, że dobrze. Teraz to zaciskam. Trzeba użyć zębów czasami. Zacisnęło mi się to na tym oczku główki dźwigowej. Znowu ten odcinek odcinam. Też już nam się nie przyda. Zostało nam coś takiego. Do oczka dowiązana kotwiczka. I teraz najprostsza rzecz pod słońcem. Tą kotwiczkę wbijam mniej więcej, nazwijmy to w dupeczkę przynęty. Hak i kotwiczka. Zwróćcie uwagę, że hak jest zupełnie w innym miejscu niż kotwiczka. Hak jest mniej więcej w 1/3 długości naszej przynęty, kotwiczka mniej więcej w 2/3 długości przynęty. Kolejna ważna rzecz, o której warto pamiętać, zawsze zostawiam tutaj 0,5 cm lub centymetr luzu. Ta plecionka nie może być napięta, ponieważ jeżeli ona będzie napięta, nasza przynęta nie będzie pracowała w tak naturalny sposób, jak powinna. Dlatego zawsze zostawiam troszeczkę luzu, dzięki temu nie zaburza to w żaden sposób pracy naszej przynęty. Przynęta dalej jest bardzo miękka, zachowuje się w wodzie naturalnie. No i pozostaje tylko łowić. To są dozbrojki sandaczowe. W miejscach, w łowiskach, gdzie jest dużo szczupaków, oczywiście ten odcinek plecionki ja zastępuję jakąś linką odporną na szczupacze zęby. Natomiast o dozbrojkach szczupakowych to kiedy indziej opowiemy, teraz sandaczowe, więc bardzo mocna plecionka, mocne węzły, mocna kotwiczka, mocny hak w główce dźwigowej. Dlaczego nie stosuję kotwiczki pod hakiem? Tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli sandacz uderzy w pół, no to albo się zatnie za hak, albo wtedy za tą kotwiczkę. Natomiast jeżeli szczypnie gdzieś od tyłu przynęty, omijając hak, no to czeka już na niego ta kotwiczka. Moim zdaniem właśnie to ma największy sens, aby do zbrojki robić tam, gdzie nie ma haka. Jeżeli stosujemy dłuższy hak, no to bez sensu do zbrojkę. Lepiej założyć hak krótki i do zbrojkę, która będzie odsunięta od haka. Kiedyś łowiąc na Wiśle, jak zaczynałem swoją przygodę, powiedzmy, z wiślanymi sandaczami, miałem bardzo dużo brań, ściągniętych gum, urwanych ogonków. No sandacze po prostu gdzieś tam łapały za koniuszek przynęty. Na pewno to znacie, na pewno każdy łowca sandaczy to zna. Ja stosowałem jeszcze jedną dozbrojkę, mianowicie wydłużałem ten odcinek plecionki, puszczałem plecionkę górą i wbijałem ją, no tu mam akurat już za krótki odcinek plecionki, ale wbijałem ją, kotwiczkę wbijałem w ogonek ripera, w sam koniuszek, no i wtedy tak zwane szczypacze, czyli te, które tam łapały za sam koniuszek ogonka, no to czekała na nie niespodzianka, czyli ta kotwiczka. Teraz tego nie stosuję, dlatego że zauważyłem, że większość sandaczy, które właśnie szczypią za ogonek, w większości, w 95% są to po prostu ryby małe, a nie zależy nam na łowieniu 40-taków czy ryb mniejszych, dlatego wolę zastosować większą gumę, dozbrojkę gdzieś tam od spodu, nie w ogonku. Takie rozwiązanie Wam polecam. Jeszcze jednym sposobem dozbrajania przynęt, którego ja nie stosuję, ale znam, jest zastosowanie dłuższego haka, natomiast dołożenie kotwiczki tutaj, praktycznie w łebku, od góry. Wygląda to w ten sposób, że najprostsze, co może być, zakładacie przypon wolframowy czy jakąś agrafkę i do tej agrafki za pomocą kółeczka łącznikowego lub nawet krętlika, bo i takie wersje widziałem, domocowujecie kotwiczkę, którą wbijacie tutaj w głowie przynęty. Jest to całkiem skuteczne, dlatego że wiele sandaczy atakuje właśnie celując w głowę ripera czy twistera, no i wtedy tu czeka kotwiczka. Natomiast ja tego nie stosuję, ponieważ zbyt dużo było podhaczeń ryb. Czyli podczas podbicia przynęty zgarnialiście jakiegoś leszcza, krąpia, sandacza. Dlatego no, wędkarstwo nie polega na szarpaniu. Dlatego ja tej dozbrojki w ogóle nie stosuję. Aczkolwiek trzeba przyznać, że w momentach, kiedy te ryby atakowały, celowały w głowę przynęty, no to było to rzeczywiście bardzo skuteczne. Aczkolwiek, jeżeli zastosujecie hak 4/0, też taką rybę zatniecie.
Warto pamiętać, że sandacze atakują swoje przynęty w różnoraki sposób. Część atakuje w głowę, to są najmocniejsze brania, te, które czujecie takie kopnięcia i czasami nie uda się zaciąć takiego sandacza, to zwróćcie uwagę na główkę dźwigową po takim braniu. Przeważnie będą odciśnięte zęby. Więc to jest pierwszy sposób, w jaki sandacze atakują przynętę. Drugim sposobem jest złapanie w pół. Klasyczne złapanie przynęty w pół. Znają to na pewno łowcy zarówno sandaczy, jak i szczupaków. W momencie, kiedy ryby tak reagują na nasze przynęty, łapią je w pół, to nawet dozbrojka nie jest konieczna, aczkolwiek warto zastosować, zwiększa to nasze szanse. Bywają dni właśnie, kiedy szczypią tylko za ogonek. Wtedy brań mamy całkiem sporo, nie jesteśmy w stanie nic zaciąć. Możecie spróbować z tą kotwiczką w ogonku. Bywają też dni, kiedy sandacze atakują przynęty, jakby od dołu podszczypują, czasami nawet trącają zamkniętym pyskiem. Wtedy najlepiej nam się sprawdzają te dozbrojki, o których wspomniałem, czyli te dwa rodzaje dozbrojenia przynęty od dołu, dwuramienną kotwiczką lub zwykłą. Bywają też dni, kiedy sandacze całkowicie po prostu, jaka przynęta by nie była, ginie w sandaczowej paszczy, jest połknięta bardzo głęboko. W takich dniach ja często rezygnuję z dozbrojek, no bo taką rybę i tak przeważnie zatniemy. Jeżeli nic nie spartolimy, zacięcia i tak dalej, to taką rybę i tak zatniemy. Kiedy jeszcze rezygnuję z dozbrojek? Po pierwsze, tak jak powiedziałem, w dniach, kiedy ryby są bardzo aktywne i połykają głęboko nasze przynęty, dozbrojka nie ma sensu. Po drugie, w momentach, gdy łowimy w łowiskach z dużą ilością zaczepów, ponieważ jeżeli łowimy wśród karczy, naprawdę na jakimś zalanym karczowisku, albo na przykład na wiślanej opasce wiklinowej, czy na jakichś materacach takich materiałowych, gdzie każdy kontakt przynęty z dnem oznacza jej urwanie, no to dozbrojka absolutnie nie ma sensu. W innych wypadkach polecam stosować dozbrojki. Jest to fajny sposób na łowienie. Jeżeli jesteście leniami, nie chcę... stolik zaraz padnie. Jeżeli jesteście leniami i nie chce Wam się tego wiązać, można skorzystać z gotowych dozbrojek. Są najróżniejsze firmy. Ja tu akurat pokazuję produkt znajomego, który się tam zabrał za robienie dozbrojek, ale nieważne jest, nieważne jaka firma, ważne, żebyście zwrócili uwagę na jakość kotwiczek, to jest po pierwsze, elementów, czyli kółeczek łącznikowych oraz samego tego wolframu lub jakiegoś innego materiału. Musi to być mocne, dobrze wykonane, zwłaszcza kotwiczka, tak, bo jest to bardzo ważne. Jak to uzbroić? Jest to banalnie proste, gotowa dozbrojka. Zakładamy znowu za oczko przynęty. O, tu jest akurat trochę za długa ta dozbrojka do tej przynęty, ale tylko tak chciałem zobrazować. I wbijamy kotwiczkę od dupki strony przynęty. Więc jest to najprostsze, co może być, jeżeli nie chce Wam się wiązać, jeżeli nie chce Wam się tego zaciskać, kombinować. Wystarczy kupić gotowe dozbrojki. Wiele firm ma je w swoich ofertach. Ja też je czasami stosuję, aczkolwiek od paru firm się odbiłem, bo no, po prostu były słabe. Ale można znaleźć coś dobrego. To tyle, jeżeli chodzi o dozbrojki. Jest jesień, jedziemy na sandacze, więc nie zabieram Wam więcej czasu. Lećcie nad wodę, wykorzystajcie ostatni moment do łowienia sandaczy. Pozdrowionka. Wąsa dokleić podobny do Ciebie trochę. Nie strasz mnie? Chciał Cię ugryźć. Ty... Niedobry Kamil, niedobry, prawda? Niedobry. Chciał zjeść sandacza, ale nie da tego zjeść. No.